Cześć, jestem Gosia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj, jak widać, mamy unboxing. Mamy... Kurde, jak jest... mamy tęczową różę z Diamond Art Club. Malutkie, one są obie małe, 32x32 i 33x33. Stwierdziłam, że takie przekąskowe będą fajne. I tu mamy okrągłe, a tu mamy kwadratowe diamenty. A i mamy też wszystko dla miłości i miłość dla wszystkich od Dineris. To może najpierw zrobimy sobie okrągłe. Kurde, jestem tak długo już w Anglii, że zapomniałam, jak jest tęcza po polsku. Tu mamy okrągłe narzędzie. To jest to samo, co w kwadratowych, tylko że bez pensety. Czyli mamy długopis. Mamy troszkę woreczków. Troszkę. Mamy gąbeczkę, dwa woski w kształcie serduszka, multiplacer i łódeczka. Dobra. Zobaczymy. Dobra. O, śliczne. Malutkie. Mamy 35 kolorów. I mamy tutaj tak. Mamy social media. Mamy legendę po obu stronach. Tu mamy też miniaturkę. Jaki rozmiar. I tak. I tu mamy tak, 35 kolorów i 2 AB. 125-141. Czym jest AB? AB to jest Aurora Borealis, które mają na sobie powłokę rozświetlającą, która sprawia, że diamenty wokół nich też są bardziej rozświetlone. Tu mamy instrukcję. Przydatna, jak ktoś ma technikę, żeby patrzeć, jak to się robi, zamiast słuchać. Mamy diamenty. Mamy podpisane diamenty, jakbyśmy chcieli przechowywać z dala od kanwy. Teraz sobie zerkniemy na diamenty. Mamy tak. 3325. 3755, 3841, 775, 814, 154, 939, 334, 799, 798, 310, 797, 815,
817 i 796. To jest jedna. Tak. 3, 8, 4, 4, 9, 9, 3, 8, 2, 3, 125, mama, pierwszy AB, jak widać, jest to taki zielonkawy odcień, taki bardzo, bardzo delikatny odcień zielonego. Potem sobie sprawdzimy, gdzie na kanwie jest, są umieszczone AB. 917, 3845, 720, 666, 677, 991, 770, 307, 907, 3607, 3788, 972, 141, czyli biały AB. Mamy taką delikatną ilość, malutką, ale widać, jak się błyszczą. 208, 3609 i 934 jako ostatni. Czyli bardzo mało kolorów, jak na taki dosyć duży, wiecie, jak na taką wielkość projektu. I teraz tak, mamy według legendy mamy 1 i 2 do poszukania, jeżeli chodzi o AB. Czyli mamy tak, tu mamy dwójeczki. Tu mamy jedyneczki. W ogóle spójrzcie na pole do wyklejania, jakie są czyste symbole. Widać dokładnie, gdzie są jakie symbole i jak je odróżniać. No i tu mam jeszcze tu trochę dwójeczek. Czyli niewiele, ale takie rozświetlenie bardzo, bardzo fajne. Dobra. To teraz idziemy do następnego. Teraz jest wszystko dla miłości, all for love. No wyłaź. Dobra. O, tu nie ma tego? Tęczowa róża nie miała tego, tej naklejki o tej, ani tym bardziej tego, naklejek na pojemniczki. A tu mamy tak, naklejka do logbooka, jakbyście chcieli zrobić sobie, albo jakby, jeżeli byście chcieli zrobić sobie na przykład coverminder'a, czyli ten magnesik, albo na pudełko przykleić, żeby wiedzieć, które to, które. I to jest nowy toolkit, nowe narzędzia. Jest przydatny, że może być zrecyklingowany i użyty ponownie. Jest to nowy toolkit, co ma w środku.
mamy taką śliczną pensetę z dajmoradkat na rączce. Jest to ten bardzo ostry, więc pokrywka proszę użyć, trzymać na nim. Mamy woreczek z woreczkami, czyli nie walają się już nigdzie po reszcie, po pudełku. Mamy biały długopis. Mamy dwa woski w pojemniczku, czyli też nie walają się po woreczku. Mamy gąbeczkę. Mamy dwa multiplacery. O. Chyba czwórka i siódemka. Łódeczkę ze stoperem, która jest większa ta łódeczka od tej, starej, ze starego pojemnika i widać jak się błyszczy, jakie ma śliczne brokat w sobie. A stopra się używa o tak. O. Żeby diamenty nie wypadły podczas mieszania. I czym się różni ten toolkit od poprzedniego? To jest tak. To jest cover binder, czyli magnes. Dwa magnesy ze sobą. Jak się używa cover bindera, to jak się używa, nie robi się w takich części jak ja robię, tylko po prostu odciąga się plastikowy tą folię z tego, to wkłada się pod kanwę, a to nad i to ci trzyma folię, żeby ci się nie rozjeżdżała. I washi tape. Czyli dekoracyjną taśmę, która jest fajna, bardzo śliczna, bardzo mi się podoba. Dobra, i tyle w temacie tu narzędzi. Jeżeli chodzi o nowy toolkit, że nowe narzędzie, Timer Art Club stara się schematycznie dokładnie do wrzucać nowe toolkity do projektów, ale to jest tylko takie przejściowe, oni to muszą najpierw sprzedać te stare, które nie mają tego toolkita, i jak mają nowe projekty, dopiero będą wkładać do tego, tak jak bo to jest nowe, mamy nowe inną instrukcję. Tu macie. O, thank you for your purchase, czyli dziękuję za kupno. Tu mamy na kody z promocyjnymi tymi, że nie trzeba kupować wszystko za całość ceny, tylko jakieś 10-20% mniej. O, tu mamy naklejeczki. I tu mamy 14 kolorów. I aż 6 AB. Wow. Tak, zdecydowanie 6 AB, bo jest poniżej 150. Tu mamy wszystkie wymiary, 33 na 33, kwadrat, all for love and love for all. Jeżeli byście się pytali, tak, jestem z tej grupy, chociaż, znaczy tej grupy.
Jestem panseksualna. Tak. Dla mnie miłość jest wtedy, kiedy są znaczy, ja nie zakochuję się w osobie, jeżeli chodzi o wygląd, tylko o to, co ma w głowie, jej osobowości i tak dalej. No. To teraz zobaczmy sobie diamenty. Ślizna flora. Tak, pierwszej bi 140, niebieskie, ale śliczne rozświetlenie. To jest wszystko w naturalnym świetle, tak widać. 797, 740, 132 pomarańczowy, taki śliczny. 601, 103. Czerwonawo-pomarańczowy, taki czerwony, ale z nutką pomarańczowego, ale też takie śliczne kolory wychodzą. 119 fioletowy, 333, 3766, 3854, 129 kolejne AB. Wow. Żółte, takie pastelowe żółte. 122 zielone AB, śliczne. 310 dwa razy i 5204 razy. No wszystko to naokoło to jest właśnie białe. To jest tak zwany snow white, czyli śnieżno-białe. Śliczność. I dobra. To zobaczmy, gdzie AB są tutaj. Mamy 1, 2, 3, 4 E i takie odwrócone R, niedokończone. Czyli mamy tak, czwóreczka, mamy E, tu mamy to R, rozświetlające te całe. Tu mamy jedyneczkę, te czerwone. Tu mamy dwójeczkę fioletowe. Albo nie? Czekaj, moment. Nie, tu nie ma tego pomarańczowego. Tu jest tylko takie żółte, te ciemniejsze. Te pomarańczowe tu jest E. Tu jest bladożółte, te pastelowe. Tu jest niebieskie, czyli te niedokończone R. Tu jest trójeczka, czyli te zielone. Czy mam tak? Jedynka, dwójka. Nasz tu. Trójeczka. Czwóreczka. E. I tutaj troszeczkę tego niebieskiego. I szóstka. No. Proste, szybkie. Jak ktoś chce sobie na szybko coś zrobić, na przykład multiplacerami albo szachownicą, jeżeli robi się pensetą. Ja oczywiście robię pensetą, bo jest multiplacerem to jest tak czasami krzywo, że nie tego, zagapisz się, a tu nagle jest przesunięto pół kratki i ci nijak nie wychodzi. Trzeba od nowa. No cóż.
No. Myślę, że to wszystko. Jeżeli Wam się to podobało, dajcie lajka, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się niedługo. Pa, pa!